W radomskich szkołach i przedszkolach dla ponad 34 tysięcy dzieci i młodzieży rozpoczął się nowy rok szkolny. W Zespole Szkół Elektronicznych uroczysta inauguracja była połączona z oddaniem do użytku nowego boiska piłkarskiego. To jedna z inwestycji tegorocznego budżetu obywatelskiego. Ten rok szkolny ma dla nas ogromne znaczenie. To ogromna praca nauczycieli wychowania fizycznego w szczególności, którzy w tamtym roku swoimi staraniami uczestniczyli na wielu festynach, na wielu imprezach. Zabiegali o głosy mieszkańców Radomia, żeby to boisko tutaj przy Zespole Szkół Elektronicznych dla naszej młodzieży mogło powstać. Boisko ma wymiary 62 na 30 metrów i nawierzchnię ze sztucznej trawy. Zespół Szkół Elektronicznych i mieszkańcy osiedla nad Potokiem na takie prawdziwe, wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią syntetyczną czekali wiele, wiele lat. Na pewno poprawi ono jakość zarówno kształcenia, i to nie tylko tego kształcenia fizycznego w zakresie Zespołu Szkół Elektronicznych, ale również da możliwość relaksu i uprawiania sportu młodzieży, dzieciom i młodzieży osiedla nad Potokiem. Budowa boiska pochłonęła 634 tysiące złotych. Jak zapowiadają władze miasta, w planach są kolejne inwestycje. Planujemy w najbliższych latach wybudować kolejne boisko o nawierzchni naturalnej, ale również halę sportową oraz to, co należy się tej szkole, to termomodernizację. Budowa nowego boiska przy Zespole Szkół Elektronicznych to nie jedyna tegoroczna inwestycja w radomskiej oświacie. O nowe boiska, place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu wzbogaciło się kilka placówek oświatowych.